Bo wiesz, a teraz chciałbym się odnieść, tak? do drugiej kwestii. No. Dzisiejszego porannego waszego żywca. Tak. Rozmawiałeś z Marcinem na antenie i używałeś, zacząłeś ten program od no złej po prostu, złego obrazu przedstawiającego doktora Sendeckiego. Ja bym to zrobił inaczej. Jeżeli macie coś do siebie, spotkajcie się na osobności, porozmawiajcie, ale nie róbcie tego tak, w taki sposób publicznie. Stop, Sylwek. Nie narzucaj mi, czego nie wiesz. Nie my pierwsi zaatakowaliśmy Gienka, tylko Gienek pod moją nieobecność zaczął atakować kamratów, wyzywając ich od chamów, prymitywów. I nie, mnie... to, co stop, mówisz, Gienek! Stop, Sylwek, kurwa! Nie będziesz mi wciskał swojej narracji! Nie, to nie. Słuchaj, chłopcze. Tak, słuchaj, chłopcze. Nie ja zacząłem tę wojnę. Gienek sposponował zacnych ludzi, którzy tworzą piękną ideę ruchu kamrackiego i Rady Narodowej Kamrackiej. Nie raz, nie dwa, nie trzy, permanentnie. Doszły, kiedy siedziałem w pierdłu, doszły do mnie te słuchy. Powiedziałem, zostawcie to. Marcin pojechał do Gienka i prosił go, Gienek, opamiętaj się, co robisz. Gienek się nie opamiętał, więc Rada Narodowa Kamracka wydała oświadczenie i ja się pod tym oświadczeniem podpisuję. Zresztą bo ty, Sylwek, tutaj dzwoniłeś. Utożsamiam się. Nie ma, ale fajnie byłoby, Wojtek, gdybyś się rzeczywiście podpisał, ale tam się nikt nie podpisał. Jak się nikt nie podpisał? Moment! Rada Kamracka się podpisała, ja się z tymi ludźmi utożsamiam. Nie podpisała się, ta kartka, którą przedstawił Marcin. Nie pierdol, kurwa, synku, bo cię, kurwa, rozłączę! Spierdalaj, kurwo! Spierdalaj! Pierdol! Marcin, ostrzega mnie, poczekaj, Marcin ostrzega, że potem są wycinki, tylko te lecą te moje zachowania. Trudno, jak się komuś nie podoba, zapraszam na solówkę. Mimo swoich 62 lat, niebawem 3, jeszcze mogę tak zapierdolić, że przypomną ci się wody płodowe. Skończmy ten temat.